O, siemanko, nagrywam. Z tej strony Nexman i dzisiaj nagrywamy karierę Sassuolo. Dobra, zaczynamy. Nie wybrałem graczy do treningu. No dobra, to weźmiemy tutaj Domenico Berardiego chyba. Tutaj może tego Duncan. Może tak będzie. Będziemy mówić na niego Domenico Cante. Tutaj w obronie może ten Lirola, bo ciekawie wygląda, 20 lat, ciekawy piłkarz. Na bramce to Consigliego i spróbujemy ustawić wyjściową 11. Tutaj będzie no Berardi jest, ale nie, tą formację zmienimy, bo mi nie pasuje. Ja bym dał tą może, o, ale zobaczymy, czy będzie pasować do tego. Jak nie, no to trochę słabo. Dobra, teraz skasuję wszystkich tutaj. Nie, tutaj wszystkich skasuję. O, dobra, teraz weźmiemy bramkarza, nie, bo Consigli będzie w treningu. Tutaj, no tutaj trochę cienko. Acerbi. Pomoc to będzie Missiroli. I Sensi, na młodego stawiamy. Tutaj będzie, no ja bym dał chyba Politano bym dał na Politano by był na lewym skrzydle, bo na prawym będzie Berardi i tutaj damy chyba Rikiego tutaj damy, jak widzicie Riki przygotowany już, Berardi i tutaj będzie Falcinelli. Okej, mamy już skład. I obrona jest cienka. Trzeba kogoś, no, wzmocnić musimy. I od razu wystawimy piłkarzy. Matriego bym wystawił. No już jest trochę stary, a wystawić go trzeba. O, za tyle. 3,5 miliona. O, powinni się zgodzić. Bo tutaj mamy, no nie pasuje nam do składu ogólnie. Jeszcze tutaj może tego piłkarza. To też mi dosyć nie pasuje. Piszcie, czy dobrze robię, czy nie. O tak, mam. Matri i Lemelo. Na pomocy będziemy chyba tutaj... O, właśnie tego. O, Rudy. O, tego. Tego tutaj wystawimy za... No, 6 bym dał. Szybciej się sprzeda, więcej pieniędzy będzie dużo. Tu bym na razie zostawił. Albo tego bym sprzedał. Dużo pieniędzy. Albo na razie nie. Na razie nie. Teraz bym poszedł do obrony. A tutaj mamy listę, która się ciągnie. Cannavaro. No zostawię, bo jak legenda tutaj, taka nasza legenda. Ale nie, no chyba go sprzedam, bo trochę mi nie pasuje tutaj w składzie. I za... O, za tyle. Za 1,3 miliona powinien się sprzedać. Kogo tu jeszcze bym mógł? O, tego. Gazolla. Niepotrzebny też. Już 32 lata na karku. Piłkarz.
O nie, już mam za dużo. Dobra, 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 dobra. Tu już przenosimy się do czego tutaj? Co jeszcze nam? To pomoże taktyce później, co nie, ja nigdy nie rozbuduję. Ale mogę rozbudować, jak będę miał więcej pieniędzy. Wybiorę sobie sponsora. Ja, kto tu najwięcej? O ja, na pewno ci. Najwięcej tutaj widzę, że... Oj, tutaj wygrywa ten. Kto tu jeszcze? Kto tu jeszcze jest? O ja! Dobra, dużo, dużo, fajnie, fajnie, naprawdę, że tyle pieniędzy nam spływa, jak wygramy mecz. To zrobimy później. I pomysł o taktyce. Ja mam pomysł o taktyce, granie skrzydłami. Tutaj tylko atak mam. Tu głęboko cofnięta. No, i tak zrobię to, jak nie wypali, to zmienię. I tutaj bym dał chyba zamykanie przeciwnika. Ja bym tu dał neutralny. I gra z utrzymaniem się przy piłce. O, tak. To mi pasuje. To później. I chyba mamy. Co tu jeszcze by mogliśmy zobaczyć? Aha, chciałbym jeszcze zobaczyć o to. Tak, 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 bo mi jest potrzebny. O to, 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 to. To mi jest potrzebne. Muszę zobaczyć tych piłkarzy. Benevento. Oj, ciekawi, nie? Ciekawi. Dobra. Ale oprócz tego to ja chcę tutaj Bolonię. Tutaj próbować. O, Verdi jest. Właśnie Verdiego bym chciał, ale to jak będę miał pieniądze. I chyba mamy tutaj. Jeszcze pomyślę, co będziemy mogli zrobić. No dobra. No chyba mamy wszystko. Mamy tutaj, zobaczę jeszcze taktyka. Mamy treningi. Mamy, dobra. O, skauta. Skauta wyślemy, bo nam się przyda. Tylko zobaczymy wyjściową jedenastkę. No i przydałaby się obrona. Obrona tutaj się na pewno nam przyda. Skaut i obrona. Szybko, szybko. Tutaj obrońca. W obronie. O, potrzebowaliśmy do takiego. I doświadczonego. Dobra. I wysyłamy. I tym kończymy ten odcinek. Jak wam się podoba, to wiecie co robić. Na razie. Z tej strony Neximan.